Znajomość języków obcych jest w obecnych czasach bardzo ważna. Umożliwia poruszanie się po całym świecie. Młodym ludziom pozwala zwiększyć szansę na znalezienie pracy poza granicami kraju. Zatem konkurs języka angielskiego i niemieckiego zorganizowany przez władze powiatu pozwolił młodym ludziom sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie, a także zachęcić do rozwijania zainteresowań. Podsumowanie zmagań uczniów i wręczenie nagród miało miejsce w Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki. Dumni laureaci konkursu zgromadzili się po odbiór nagród i wyróżnień z rąk wicestarosty Kraśnickiego. Wysiłek, który zostaje doceniony, procentuje na przyszłość większą motywację do działań. Dlatego władze powiatu nie zapominają o zdolnej młodzieży, gdyż konkursy językowe są wydarzeniem cyklicznym. To już 7. edycja powiatowego konkursu języka angielskiego i 4. edycja powiatowego konkursu języka niemieckiego. Spotkali się na tych konkursach najlepsi angliści i najlepsi germaniści z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych i po raz kolejny udowodnili, jak bliskie są im języki obce i jak sprawnie się nimi posługują. Znajomość języków obcych to nie tylko szansa na znalezienie pracy, ale osobisty rozwój, możliwość podróży, komunikowania się z cudzoziemcami i poznawania ich kultury. A jak oceniają ideę tego konkursu uczniowie i jaki inny cel w sobie kryje oprócz poszerzania wiedzy? Uważam, że idea konkursu zarówno języka niemieckiego, jak i angielskiego jest bardzo dobra, ponieważ nadrzędnym celem tych obu konkursów jest integracja szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu kraśnickiego oraz propagowanie zamiłowania do tych obu języków wśród młodzieży, a także rozwijanie tych zainteresowań wśród tych osób, które szczególnie interesują się językami obcymi. Nauka języka obcego to nie tylko krótkie przygotowanie się do konkursu. Nagrody te są efektem wieloletniej pracy. Naukę języka angielskiego rozpocząłem już w przedszkolu i od tamtego momentu uczę się go cały czas regularnie. Lubię ten język, lubię go używać. I myślę, że pozwoli mi to na zdobycie dobrej pracy. A co sprawiło największą trudność uczestnikom? Konkurs był dosyć trudny. Wymagał sporej znajomości słownictwa i zagadnień gramatycznych, ale moja wiedza pozwoliła mi napisać go całkiem nieźle. Pomimo przeciwności najlepsi pokazali, że nauka może być twórczym i przyjemnym procesem.